Witam na kanale Telka24. Dzisiaj będę chciał pokazać, jak przyspieszyć internet po Wi-Fi. Pewnie większość osób zna te sztuczki. Jeśli nie znacie, to obejrzyjcie film do końca. Jeśli Wam pomogą, napiszcie w komentarzu, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Jeśli chodzi o usługę Wi-Fi, w tej chwili są wykorzystywane głównie pasmo 2,4 GHz oraz 5 GHz. W niedalekiej przyszłości będziemy korzystali z pasma jeszcze 6 GHz, ale o tym nie będę mówił, bo to jest na razie przyszłość. Zajmiemy się pasmem 2,4 oraz 5 GHz. Przy paśmie 2,4 GHz osiągamy prędkości powiedzmy do 100 Mbit. Czym dalej od urządzenia, tym prędkość będzie namalała. Ponieważ pasmo 2,4 jest popularnym pasmem, wszystkie, które działają w tej technologii 2,4, przez to, że jest tych urządzeń bardzo dużo, to jest zbyt duże nasycenie sieci wokół siebie i prędkość nam spada. W tej chwili przy paśmie 2,4 w takim bloku, jak ja w tej chwili mieszkam, to jest prędkość około 400 Mbit. To jest tak dobry wynik. Pokażę Wam, jak zmienić kanał Wi-Fi na paśmie 2,4, jaka to daje nam różnicę też prędkości. Przy paśmie 5 GHz możemy spotkać o wiele większe prędkości, czyli jeśli nasz router działa w paśmie 5 GHz i mamy nowe urządzenie, które obsługuje też te pasmo, to powinniśmy się przesiąść z pasma 2,4 na 5. Największą wadą pasma 5 GHz jest to, że niestety ma sporo mniejszy zasięg niż pasmo 2,4 GHz. Ale prędkości możemy osiągnąć 300-400 Mbit przy standardzie AC, czyli teraz to się nazywa Wi-Fi 5. Jeśli mamy urządzenie, które działa w standardzie Wi-Fi 6, czyli Wi-Fi AX, tak samo mamy komputer, który też działa w tym samym standardzie, możemy osiągnąć prędkości powyżej 600 Mbit, nawet do 1000. Robiłem testy, mogę Wam pokazać link pod filmikiem, to zobaczycie router z pasmem Wi-Fi 6, jak działa w tym samym standardzie komputer. Dobrze, teraz Wam pokażę prędkość internetu na paśmie 2,4, to jest 2 metry od urządzenia operatora na kanale, który jest zapchany. Następnie zmienimy kanał, który jest w miarę wolny, w bloku to ciężko znaleźć taki w miarę wolny kanał i zobaczycie, jak nam prędkość zmieniła się z mniejszej na większość. Następnie zmienimy router, przesuczcimy z pasma 2,4 na pasmo 5 GHz, zobaczycie, jaka będzie inna różnica prędkości i sami zobaczycie, czy warto zmieniać częstotliwość 2,4 na 5 GHz. Aktualnie jestem podłączony do pasma 2,4 GHz, to się nazywałem sieć Telkap24-2,4, żeby było wiadomo, że to jest pasmo 2,4. Dla urządzeń 5 GHz jest nazwa Telkap24-5G, ale jak tu możecie zobaczyć po innych sieciach, tu na przykład mamy 5G Vectra, to wiadomo, że to jest pasmo 5 GHz, to mamy jakiś Telkap 2,4 też, to wiadomo, że to jest pasmo 2,4. Tu mamy Vectre, też na początku nazywa 2,4G, czyli pasmo 2,4. Czyli w tej chwili macie u siebie jakąś nazwę sieci, powiedzmy UPC 2,4, czy tam Netia 2,4, to jest się podłączenie do pasma 2,4. Lub też bywają tak, jak tutaj macie zwykły polkrop, tu nie ma żadnego podanego z tyłu 2,4 czy 5, to jest prawdopodobnie pasmo 2,4, a polkrop 5G to jest pasmo 5 GHz. Czyli możecie tak łatwo sprawdzić, pod którą pasmo jesteście podłączeni, czyli tak w tej chwili router jest ustawiony na kanale pierwszym. Jak widzicie, u mnie w bloku jest pełno sieci wokoło, te kanały niskie są strasznie obłożone. Teraz wykonamy test prędkości na paśmie 2,4, gdy router ustawiony jest na kanale pierwszym. Następnie go przestawimy na kanał 5. Jak widzicie, tu na kanale 5 jest jeszcze w miarę luźno. I zobaczymy, czy jest prędkość nam się zmieni, czy będzie taka sama. Tak jak w tej chwili sprawdzimy prędkość na paśmie 2,4. Następnie przerzucimy się na 5. Zobaczycie, jaka jest różnica. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze zmienimy kanał Wi-Fi na paśmie 2,4. Tak jak w tej chwili widzicie, prędkość mamy około 20 Mbit. Mój operator mi sprzedaje usługę 300 Mbit. Jak widzicie, to sporo odbiega od tego, co mi operator daje. Ale to jest pasmo 2,4. Jak widzieliście, kanał jest
dość ładnie obłożony, czyli mamy sporo sąsiadów, który korzysta z tego samego kanału. Robię ten filmik dlatego, ponieważ widzę często pod postami na Facebooku czy innych portalach. Wykupiłem 600 megabitów, działa mi tylko 25. Zmienimy kanał Wi-Fi, tam był kanał 5. W miarę luźny, to zobaczycie, czy będzie różnica prędkości. Przed chwilą mieliśmy prędkość 25, a po zmianie kanału zaraz zobaczymy, czy się nam coś wzrosło. Widzimy, że tam sieć z powrotem wróciła do tego telka 2.4. Zobaczymy, czy po zmianie kanału na 5 będzie jakaś różnica. Jak widzicie, przed chwilą było 25, teraz mamy około 60. Czyli prędkość po samym zmianie kanału na taki w miarę wolny wzrosła nam ponad dwukrotnie. Nie wiem, czy tam słychać w tle. Niestety pies sąsiadów strasznie dzisiaj szczeka. Można to trochę wam będzie przeszkadzało. W tej chwili przełączymy się na pasmo 5 GHz. Jeśli chodzi ogólnie w tej chwili o standardy Wi-Fi, to mamy też trzeba pamiętać, że jak mamy komputer w standardzie Wi-Fi 6, a router w standardzie Wi-Fi 5, to wiadomo, że będziemy działali według tego niższego standardu, tak samo w drugą stronę. Teraz operatorzy nam sprzedają super szybki internet z Wi-Fi 6, ale co z tego, jeśli nasz komputer obsługuje tylko Wi-Fi 4 lub Wi-Fi 5, czyli wiadomo, że nam prędkość bardzo nie wzrośnie. Akurat ten komputer działa w standardzie Wi-Fi 6, ale router operator daje tylko Wi-Fi 5. Ale jak widzicie, prędkość przy zmianie nawet w tym starszym standardzie Wi-Fi 5 do 300 megabitów wyrabia. On spokojnie prędkości 400 z groszami osiąga. Żeby mieć powyżej 500, wypadałoby zmienić już i router, i komputer na Wi-Fi 6. Ja tam robiłem testy różnych routerów. Link dam pod filmikiem. Jeśli nie wiecie, jak zmieniać kanał Wi-Fi, możecie zadzwonić do swojego operatora, poprosić o zmianę kanału, powiedzmy z 5 na 6. Możecie sobie ściągnąć aplikację na telefon Wi-Fi Analyzer. Ona wtedy pokazuje wam, jakie kanały są w waszym otoczeniu w miarę wolne. Jak widzieliście, u mnie przy paśmie 2.4 to zrobiło dwukrotnie, prędkość zwiększyła się. Komputer nie był ruszany w tym samym miejscu, to jestem w tej chwili 2,5 do 3 metrów od routera operatora. I też pamiętajcie, router powinien stać w miarę otwartej przestrzeni, nie powinien być schowany do jakiejś szafki, bo wtedy też radio o wiele gorzej działa. Jeśli wam się dzisiejszy filmik podobał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się.